Myślę, że w tych ciekawych czasach, kiedy tyle nam się szykuje różnych zmian, warto wrócić do takich rzeczy zupełnie podstawowych na chwilę i pomówić o dobrych praktykach w procesie stanowienia i stosowania prawa. Tak naprawdę w dzisiejszej prezentacji chciałabym się skupić przede wszystkim na procesie stanowienia prawa. Dużo się będzie pewnie teraz działo również tutaj w interesującym Państwa obszarze ochrony zdrowia i dlatego myślę, że warto temu tematowi poświęcić trochę uwagi. O czym będziemy dzisiaj mówić? Właśnie tak jak powiedziałam, przede wszystkim o tym procesie stanowienia prawa i przede wszystkim chciałabym się skupić na tym, czego u nas brakuje, gdzie możemy coś poprawić. A myślę, że tych obszarów też jest całkiem sporo. I na sam koniec, jeszcze na chwilkę, zatrzymalibyśmy się na dobrych praktykach w stosowaniu prawa. To też jest oczywiście ogromny temat, któremu pewnie można by było poświęcić no, co najmniej godzinne wystąpienie, ale postaram się jakby wspomnieć, jakby nawet hasłowo, o tych najważniejszych kwestiach. Oczywiście będziemy tutaj skupiać się na... Będziemy mówić o tej tematyce na przykładach kilku aktów prawnych z obszaru ochrony zdrowia. Proszę Państwa, co jest szczególnie istotne, zanim powstanie w ogóle jakikolwiek nowy akt prawny? Przede wszystkim niezbędna jest tutaj refleksja. Wydaje się czasami, jak czytamy niektóre projekty aktów prawnych albo niektóre zapisy w tych projektach aktów prawnych, czy faktycznie taka refleksja w ogóle zaistniała, tak? Albo czy ona była wystarczająco głęboka, czy nie była jednak zbyt powierzchowna, czy coś tam temu ustawodawcy nie umknęło. I co ta refleksja powinna obejmować, proszę Państwa? Więc przede wszystkim najistotniejsze, analiza stanu obecnego. Jaki jest problem, tak? Z czym się mamy zmierzyć, co powinno zostać rozwiązane w taki, a nie inny sposób? Co my chcemy osiągnąć, tak? Czyli mamy jakiś problem i chcemy go zmienić, ale na co, tak? Jakie rozwiązanie chcemy zaimplementować i co dzięki temu rozwiązaniu możemy osiągnąć? W jaki sposób chcemy do tego celu dojść? To również powinno być częścią tej kompleksowej analizy. Również bardzo istotną jej częścią są przewidywane skutki wprowadzenia aktu prawnego. I tutaj też jak najbardziej częścią tego dyskursu powinna być analiza skutków negatywnych, bo takie również mogą się pojawić. Często dokonując wyboru jakichś rozwiązań, musimy się liczyć z tym, że na przykład jakaś grupa społeczna, czy jakaś grupa inna, jakakolwiek inna, może nie odnieść bezpośrednich korzyści z wprowadzonych rozwiązań, wręcz przeciwnie, jej sytuacja może się pogorszyć. I dlatego bardzo ważna jest również taka analiza stosunku korzyści czy nad kosztami, czy nad negatywnymi następstwami proponowanych rozwiązań. No i ostatnim elementem takiej analizy powinna być również refleksja nad tym, czy mamy środki potrzebne na realizację, na wprowadzenie tych rozwiązań, które ustawodawca chciałby zaproponować celem rozwiązania tego problemu. Spróbujmy się zastanowić, jak by to mogło wyglądać na przykład na przykładzie właśnie ustawy refundacyjnej. Tutaj te argumenty, które są podane, dotyczą zarówno sytuacji sprzed wprowadzenia ustawy refundacyjnej, jak i są to refleksje na gruncie obecnie funkcjonującej ustawy refundacyjnej. Proszę Państwa, więc tak, tutaj widzą Państwo takie podkreślenie szczegółowa. Ta analiza faktycznie musi być dosyć szczegółowa. Właściwie źle się wyraziłam. Ona powinna być bardzo szczegółowa. Dlatego, że rozwiązania wprowadzane na poziomie legislacyjnym, czy to będzie ustawa, czy to będzie rozporządzenie, powodują oczywiście ogromne i bardzo istotne następstwa. W związku z tym ta refleksja nie może być powierzchowna, a czasami odnosimy wrażenie, że jest. Na przykład, kiedy czytamy uzasadnienie projektów ustaw czy rozporządzeń. O tym jeszcze za chwilę. Jakie mamy na przykładzie ustawy refundacyjnej? Jakie mamy problemy do rozwiązania? I tutaj mamy, proszę Państwa, kilka przykładów, tak właśnie na gruncie
na gruncie ustawy refundacyjnej, na przykład ograniczenia w dostępie do innowacji, wysokie ceny niektórych leków, niedostępność leków, na gruncie stanu prawnego poprzedzającego wprowadzenie w życie ustawy refundacyjnej obecnej, czyli przed rokiem 2012, nadużywanie niektórych leków, nadużywanie niektórych produktów refundowanych. Problem, z którym się mierzymy obecnie, wywóz niektórych leków za granicę, co prowadzi do ograniczenia ich dostępności dla polskich pacjentów. Czyli pierwszym krokiem, jaki ustawodawca powinien zrobić, jest właśnie szczegółowa analiza tego, co jest w tej chwili, tak? Jakie mamy problemy i co należy rozwiązać. Tak jak powiedziałam przed chwilą, kolejnym elementem będzie analiza celów. Co my chcemy osiągnąć, likwidując czy próbując ograniczyć problem, który już zidentyfikowaliśmy. Na przykład może być to poszerzenie dostępu do innowacji, może być obniżenie kosztu leków dla pacjenta. Na przykład, proszę Państwa, w tej chwili na gruncie tego, co usłyszeliśmy na ostatniej konferencji nowego ministra, ministra zdrowia, pana ministra Radziwiłła, który, jak rozumiem, będzie zmierzał również do tego, żeby faktycznie obniżyć koszt leku dla pacjenta, ale niekoniecznie w taki sposób, jak to jest robione w tej chwili, czyli dążąc za wszelką cenę do obniżenia ceny leku, co ma skutek taki, że te ceny są tak niskie, że mamy do czynienia z masowym wywozem niektórych leków za granicę i przez to nie są one dostępne dla polskich pacjentów, tylko to, co proponuje minister zdrowia tutaj też przez ustami pana wiceministra Krzysztofa Łandy, żeby szerzej stosować instrumenty dzielenia ryzyka, dzięki temu będzie możliwe zachowanie oszczędności po stronie płatnika, ale jednak ceny być może będzie trzeba podwyższyć, tak? Po to, żeby nie było tak ogromnych różnic pomiędzy cenami leków w Polsce i na przykład w Niemczech czy w innych krajach, do których leki są masowo wywożone, i dzięki temu pozwoli się i zachować te leki w Polsce, utrzymać je w Polsce. Również być może dzięki temu zmniejszyć problem wywozu, dlatego że stanie się on dzięki temu mniej opłacalny dla pośredników. Jak Państwo być może wiedzą, inspekcja farmaceutyczna nie jest w stanie poradzić sobie z problemem wywozu, ponieważ nie ma takich instrumentów, żeby skontrolować tak dokładnie rynek i być w stanie wychwycić te wszystkie przypadki, kiedy leki są wywożone. To jest po prostu w ogóle niemożliwe. Także na przykładzie ustawy refundacyjnej chciałam Państwu tutaj pokazać właśnie przykłady kilku takich celów, które ustawodawca może chcieć osiągnąć. Tak? Identyfikacja tych celów jest również oczywiście bardzo, bardzo ważna, żeby zostało to zrobione w sposób rzetelny i żeby te cele były rzeczywiste, niepozorowane. Tutaj, proszę Państwa, wróćmy na chwilę do czasów sprzed wprowadzenia w życie ustawy refundacyjnej, która weszła w życie w 2012 roku. Tam w uzasadnieniu tego projektu ustawy czytaliśmy, że celem ustawodawcy jest poszerzenie dostępności leków dla pacjenta i obniżenie kosztów dla pacjenta. Jak Państwo wiedzą, ten cel zupełnie nie został osiągnięty, ponieważ ustawa wręcz doprowadziła do tego, że te koszty dla pacjenta wzrosły. Także zwracam uwagę na to, że ważne jest, aby to były cele rzeczywiste, niepozorowane. Tutaj, proszę Państwa, też bardzo dużo zależy od i kompetencji, i pewnej uczciwości osób, które przygotowują projekt takiego aktu prawnego. Tak, to ma nie chodzić o to, że ktoś pisze na przykład czy uzasadnienie, czy tworzy taką, powiedzmy, analizę, nie zawsze one powstają, po to tylko, żeby się wywiązać z jakiegoś formalnego obowiązku. To chodzi o to, żeby faktycznie, głęboko i rzetelnie zastanowić się nad danym problemem i zastanowić się nad optymalnymi sposobami rozwiązania tego problemu. Sposób realizacji owych celów, tak, zidentyfikowanych czy określonych, ustalonych może, identyfikuje się może bardziej problemy, cele bardziej się ustala.
W jaki sposób możemy ten cel osiągnąć? I tutaj też, proszę Państwa, nawet w tych ostatnich właśnie deklaracjach ze strony Ministerstwa Zdrowia już mamy jakieś przykłady pewnych pomysłów, tak przed chwilą o nich zresztą wspomniałam. Na przykład właśnie owo rozszerzenie w ogóle zastosowania instrumentów dzielenia ryzyka. Instrumenty dzielenia ryzyka, proszę Państwa, polegają przede wszystkim na tym, obecnie w Polsce takie instrumenty są stosowane, że firma farmaceutyczna, której lek jest objęty refundacją i sprzedawany na rynku w ramach refundacji, odprowadza część przychodów osiągniętych ze sprzedaży tego leku z powrotem do płatnika. Czyli jest jakaś cena, ale która jest określona dla takiego leku i po tej cenie produkt jest sprzedawany, natomiast potem firma musi jakby część tych przychodów z powrotem zwrócić, więc cena dzięki temu dla płatnika jest, rzeczywista cena jest nieco niższa. Natomiast można te instrumenty stosować i częściej i być może również korzystać z nich, jakby z tych instrumentów w sposób pogłębiony, już tak używam tutaj tego słownictwa używanego przez z kolei Ministerstwo Zdrowia, czyli żeby firma może nawet więcej zwracała tych pieniędzy, ale żeby cena leku jednak była wyższa, co pozwala temu lekowi zachować bardziej konkurencyjną cenę i dzięki temu utrzymać go na terytorium Polski dla polskich pacjentów. Sposobem realizacji celu na przykład poszerzenia dostępności dla leków mogą być specjalne programy, tak? Specjalne programy na przykład dla określonej kategorii leków, czy dla leków onkologicznych, czy dla jakichkolwiek innych leków, czy dla leków na przykład stosowanych w chorobach rzadkich, których koszty są bardzo wysokie. Należałoby również zastanowić się tutaj jakby w tym momencie również nad ewentualnymi przeszkodami. Jak sobie z tymi przeszkodami można poradzić? To również powinno się znaleźć w takiej analizie. Również należałoby się zastanowić nad skutkami wprowadzenia proponowanych rozwiązań. To, proszę Państwa, czego wydaje się, że chyba zabrakło w tej analizie, która poprzedzała wprowadzenie w życie obecnie obowiązującej ustawy refundacyjnej. Na przykład spadek marsz, czy to było oczywiste, bo to wynikało wprost z przepisów ustawy, ale do czego ten spadek marsz mógł doprowadzić, tak? Do jakichś ogromnych zwolnień w przemyśle farmaceutycznym, spadek konkurencyjności i cała masa rozmaitych rzeczy negatywnych następstw, których analizy właśnie wydaje się, że zabrakło albo została ona poczyniona w sposób bardzo lakoniczny na tamtym etapie. Miejmy nadzieję, że to wszystko powoli będziemy, nie my, tak, tylko strona publiczna będzie się uczyć na błędach poprzedników i będzie próbować działać w sposób bardziej przemyślany. Proszę Państwa, po takiej analizie kolejnym krokiem pożądanym jest opracowanie i publikacja założeń do przyszłego aktu prawnego, zwłaszcza przede wszystkim powinno dotyczyć to tak dużych aktów jak ustawa. Tutaj oczywiście to wszystko leży po stronie publicznej i ta analiza i na podstawie tej analizy przygotowanie właśnie założeń przyszłego aktu prawnego, to oczywiście leży po stronie publicznej. I tutaj, proszę Państwa, dochodzimy do kolejnego bardzo ważnego etapu, konsultacje społeczne założeń wraz ze szczegółowym uzasadnieniem. To, czego u nas trochę brakuje i co u nas szwankuje, to jest właśnie realne i dostosowane do realiów możliwości dla konsultacji społecznej. Już widzę, że czas mi ucieka, więc będę teraz, już się nie będę może tak szczegółowo rozwodzić nad poszczególnymi punktami. Proszę Państwa, bardzo jest istotne kierowanie zapytań o ocenę tych założeń do właściwych podmiotów, czyli do tych, które mają kompetencje i które powinny się wypowiedzieć w danym temacie. Stworzenie możliwości technicznych dla przesyłania stanowisk, danie odpowiedniej ilości czasu. Pamiętam taki przykład, który był podawany tutaj na jednej z konferencji, gdzie nie można było przesłać uwag do projektu pakietu onkologicznego, bo po prostu nie przechodził plik
było za mało miejsca i nie można było go załadować. W związku z tym trzeba było to robić w formie tam kilkunastu czy kilkudziesięciu oddzielnych plików. No to oczywiście tak nie powinno być. Po stronie publicznej z kolei leży obowiązek rzetelnej analizy zebranych ocen i stanowisk. I tutaj jest bardzo ważne, proszę Państwa, żeby strona publiczna ustosunkowywała się do wszystkich postulatów, do wszystkich wniosków, a nie tak jak jest obecnie, bardzo skrótowo, albo nawet po tym jak czytamy uzasadnienie projektu ustawy, to w ogóle nie wiemy, dlaczego strona publiczna na przykład nie uwzględniła jakiegoś stanowiska, które było bardzo ważne, które było zgłaszane na przykład przez wiele podmiotów, które się wypowiadały w ramach konsultacji społecznych. W ogóle nie wiemy, tak, czy strona publiczna tego nie zauważyła, czy się z tym nie zgadza, nie jesteśmy w stanie w ogóle tego zweryfikować. Następnym etapem jest przygotowanie projektu aktu prawnego, któremu zawsze towarzyszy uzasadnienie. Takie rozporządzenie w ustawie towarzyszy uzasadnienie. Jakie są takie zasadnicze braki, albo najczęściej spotykane właśnie owych uzasadnień? Już o tym sobie częściowo mówiliśmy. Często zawiera ono jedynie skróconą analizę problemu, którego dotyczy. Uzasadnienie jest lakoniczne, jeśli chodzi o cele projektu i sposoby jego implementacji. Tak samo jeśli chodzi o środki. Na przykład, nie wiem, czy Państwo pamiętają, jeśli tutaj mnie pamięć z kolei nie myli, uzasadnienie projektu ustawy refundacyjnej zawierało chyba taki wniosek, że ustawa nie ma wpływu na rynek pracy. Co się okazało oczywiście kompletną bzdurą, ponieważ oczywiście ustawa skutkowała zwolnieniami liczonymi chyba w dziesiątkach tysięcy. Też już o tym wspomniałam, w akcie są czasami zapisy, co do których nie wiemy, w jakim celu zostały wprowadzone, bo uzasadnienie w ogóle pomija te kwestie, bo nie odnosi się do niektórych rozwiązań, które zostały zaproponowane w zapisach ustawy i nie wiemy, po co one zostały wprowadzone, czemu one służą, jakie były intencje ustawodawcy i przez to potem nie wiadomo, jak je stosować w praktyce. Jest potrzeba wydawania na przykład właśnie komunikatów, które próbują jakby rozwiązać właśnie taki problem, albo komunikaty, powiedzmy, że czasami coś wyjaśniają, ale też wiele kwestii pozostaje oczywiście nadal niejasnych i tworzy to też pewną sytuację nierówności, bo czasami podmioty są w tej samej sytuacji traktowane w różny sposób, jeżeli przepisy są niejasne. To już sobie powiedzieliśmy, może jeszcze ostatnia kwestia, proszę Państwa, dbałość o język polski, że bardzo często zarówno w samej treści aktów prawnych, jak i w uzasadnieniu widać pewne niedbalstwo, jeśli chodzi o używanie języka polskiego i są używane w sposób niepoprawny, są błędy stylistyczne, interpunkcyjne. A zwracam uwagę, że czasami postawienie przecinka w tym czy w innym miejscu może mieć kardynalne znaczenie dla wydźwięku danego przepisu i dla jego znaczenia, interpretacji. I na koniec, proszę Państwa, kiedy już akt prawny zostanie wprowadzony i zafunkcjonuje, też bardzo ważna jest jego ocena. Ocena skutków wprowadzonej regulacji, na przykład na gruncie ustawy refundacyjnej. Podobno zostało opracowane jakaś analiza tej ustawy, natomiast z tego co słyszałam, to pan minister Radziwiłł jest niechętny, żeby to było pisać, ponieważ no, nie zgadza się jakby z tym, co tam w tej analizie jest. No oczywiście zwracam uwagę, że taka analiza została sporządzona chyba 2 lata po tym, jak miała zostać sporządzona zgodnie z przepisami ustawy refundacyjnej. No i oczywiście też to, z czym się borykamy często, bardzo liczne zmiany wprowadzane tak nerwowo, w pośpiechu, chyba bez potrzebnej refleksji. Może warto by było czasami chwilę dłużej poczekać, a naprawdę przemyśleć to, co trzeba rozwiązać, jaki jest problem, jakby przeprowadzić nawet tą analizę, może w takiej skróconej wersji, ale mimo wszystko jednak ją zrobić i wprowadzić rozwiązanie po przeprowadzeniu refleksji, a nie tak łatając dziury w sposób taki doraźny i wyrywkowy. Jeżeli chodzi o stosowanie prawa, to tylko chciałabym Państwu powiedzieć, że strasznie mi się podobają takie praktyki, które są często stosowane przez różne urzędy,
w niektórych państwach europejskich, Europy Zachodniej, nie, już się nie wypowiadam o wszystkich, bo też nie mam takiej wiedzy, ale na przykład w Wielkiej Brytanii na stronie, nie wiem, na przykład Agencji Oceny Leków są szczegółowe wytyczne dla wnioskodawców. Można uzyskać odpowiedź na pytania, jest zakładka taka właśnie Q&A, można się skontaktować z urzędnikiem, który na przykład prowadzi sprawę. To też są takie rozwiązania, które w mojej ocenie są bardzo przydatne i bardzo by nam się tutaj wszystkim przydały, żebyśmy je w jak najszerszym zakresie wprowadzali do naszej rzeczywistości. Niektóre polskie urzędy już mają takie wytyczne, na przykład Główny Inspektorat Farmaceutyczny ma sporo, no ale na pewno jest bardzo dużo jeszcze do poprawienia, na przykład jeśli chodzi o Ministerstwo Zdrowia, proszę Państwa, te wszystkie komunikaty dotyczące refundacji są tak naprawdę rozsiane, ten, kto je ma zgromadzone na przykład na jednym pendrive'ie albo w jednym pliku gdzieś u siebie, to jest coś, co jest na wagę złota, bo zazwyczaj szukanie ich zajmuje bardzo wiele czasu i wcale nie jest tak łatwo je odnaleźć. I to by było tyle, na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę.